i cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard. Zagrajmy w Gothic 2 Nozdruka z modyfikacją Piratenleben, czyli życie pirata. Witajcie w kolejnym odcinku. I cóż myśmy ostatnio robili? Musimy, oddziałami dowodzą Henry, Matt i Morgan, i musimy musimy się do tych dzwaniaków dołączyć. Dobrze, nie ma sprawy. Musimy znaleźć sobie jakiś oddział, żebyśmy do niego przynależeli. Więc kto tam? Na przykład Henry, Matt i Morgan. Znajdźmy którego z nich. Henry, Matt, Morgan. Henry, Matt, Morgan. Na pewno któryś z nich będzie siedział na plaży. Zazwyczaj tak jest. Nie. Żartowałem. Nikt nie siedzi na plaży. Dobra, będą tutaj na pewno gdzieś siedzieli. Matt, Morgan. Tu jest Matt chociażby. Cześć, Matt. Mogę się przyłączyć do twojej grupy? Zobaczymy. A więc Greg bierze teraz każdego. Pewnie pomyślałeś, że w sumie u nas nie jest tak źle. Ale dobrze, jeśli chcesz być w moim oddziale, być może uda mi się zrobić z siebie w miarę dobrego wilka morskiego. Ale najpierw muszę się przekonać, czy to nie będzie strata czasu. Okej, jak mogę tego dowieść? To proste, jeśli znasz się trochę na tych sprawach. Jakiś czas temu byłem razem z innymi na tym starym cmentarzu, który był skryty w kopalni, tej na początku kanionu. Załatwiliśmy wszystkich nieumarłych, ale nic ciekawego tam nie znaleźliśmy. Mimo to jestem pewien, że jest tam ukryty jakiś skarb. Rozejrzyj się więc po tej jaskini i przynieś mi coś z tego skarbu. Dobrze, musimy znaleźć jakiś skarb dla Matta. Czy ja tam już nie byłem? Chyba byłem. Coś mi się wydaje, że gdzieś tam coś tam robiliśmy. A i jeszcze przepraszam za tło. Dzisiaj pewnie będę w jakiejś sexy ramce czy coś, bo niestety aktualnie mój pokój przechodzi małą metamorfozę. Zmieniam go w mini studio. Oświetlenie niestety do dupy, bo mam naprzeciwko siebie teraz okno, więc jakbym był trochę zbyt jasny albo jakieś dziwne kolory by były, to przepraszam. Aktualnie działam, próbuję, robię co trzeba, żeby było ładnie. Okej, Henry, Matt, Morgan. Dobrze, znajdźmy jeszcze tam tych dwóch pozostałych, bo to był Matt, a jeszcze Morgan i Henry. Znajdźmy ich, zobaczymy, czy mają coś do zrobienia dla nas. To jest Smite, to nie, tam w środku nikogo nie było. Tu jest Gareth, siemaneczko, ziomeczku, hits przez beczki robimy, hits cwaniaczki, lecimy. Zobaczmy, tu jest na pewno gościu. To jest Jenkins. Nie, Jenkins to jest wredna pała, on chciał nas zrobić bambuko, z tego co pamiętam. I jeszcze raz sprawdzę. Henry, Matt, Morgan, Henry, Matt, Morgan. Które to są cwaniaki? Wydaje mi się, że tam dalej muszę iść. Henry, Matt, Morgan, tutaj jest kto? Francis, nie Francis, z tobą nie chcę mieć do czynienia. On całymi dniami siedzi, piłuje dechy, to co ja będę? Już Robin deska wystarczy, że jest jeden, więcej desek nie potrzebujemy. Dzień dobry, Morgan. Pijaku, wredny cwaniaku, ale on wyleczony już został przez nas, także może będzie chciał nas przyjąć. Czy mogę być w twojej grupie? No, pewnie umiesz przyrządzić porządną wódkę. Ktoś taki jak ty zawsze się przyda. Okej, czyli bezpośrednio możemy zostać u Morgana jego cwaniakiem. Umiem przyrządzać wódkę? No może, no w sumie tak. Wódka, jego nasza wódka postawiła go na nogi. A w sumie tutaj trzy szybkie śledzie my mamy. Halo, ekwipunku, pokaż się. Nie posiadamy chyba zbyt wiele. Szybkich śledzi wygląda groźnie tylko jeden. Przydałby się ich więcej. Cześć Samuel. Przyszedłem do ciebie, ponieważ mógłbyś mi dać... Masz coś mocniejszego? Masz coś mocniejszego. Aha, tak jest. Prawdziwa wódka powinna być klarowna i mocna, tak? To wiemy, super. Aha, proszę, mój własny przepis. Nazywa się szybki śledź. Okej, dostaliśmy szybkiego śledzika. Robi wrażenie. Tak, też uważam. Super. Dobra, to już skupmy sobie szybkiego śledzika. Nie jest to rosół, ale coś, co naprawdę działa. Świetnie, daj mi ze dwa. Zawsze będziemy trochę szybciej mogli się poruszać. I to by było na tyle. Kupiliśmy mocnego śledzika. Coś masz jeszcze fajnego? My znacie wszystko, dobra. No ma niby co nieco, ale aktualnie trochę szybkich śledzi nam się przyda. Okej, efekt szybkiego śledzia nam się załączył, bo dostaliśmy za friko jedną flaszkę. Tam są szczury, które później będziemy mogli oczywiście utłuc, żeby dostać trochę expa. Aktualnie nie potrzebuję. Znajdźmy jeszcze ostatniego cwaniaka, którym, bo mamy tak, mamy Morgana i Matta, więc został nam już tylko Henry do znalezienia. Gdzie może być Henry? Henry, Henry, kojarzę gdzieś. Gdzieś na pewno jest. Zaraz go dorwę. Jedyny chyba w obozie piratów na H, więc powinno być prościej, tylko niestety. Ten wystający gwóźdź, właśnie, a propos, jak na niego wpadłem. On jest oczywiście pod... Musimy go wbić, aby zdobyć kluczyk do tego skarbu, który znajduje się tutaj w tym domku. Ja oczywiście nie brałem tego kluczyka. Okej, to jest Henry oczywiście. Nie brałem tego kluczyka, ale oczywiście kupując młotek lub go znajdując, chyba na wieży, która jest tu obok piratów, można wbić, zdobyć ten kluczyk i wtedy ma się obydwa kluczyki. Czy mogę się przyłączyć do twojej grupy? Co? Dopiero co przybyłeś do obozu? Greg powiedział, że mogę zostać. Muszę tylko przyłączyć się do któregoś z oddziałów.
Jeśli kapitan tak chce, ale ja biorę tylko zdolnych ludzi, dlatego mam dla ciebie małe zadanie. No dobra, co mam zrobić? Kiedy magowie wody wywołali trzęsienie ziemi, kilku bandytów było u nas w obozie. Teraz kolesie czmychnęli za kanion do dawnego przejścia na bagna. Nie podoba mi się to, pozbądź się ich. Okej, gdzie dokładnie ukryli się ci bandyci? W tylnej części kanionu, po lewej stronie, jest naturalny most. Przejdź po prostu przez most i wejdź do jaskini. Gdzieś tam ukryli się ci dranie, więc dzisiaj, moi drodzy, mamy kurs do kanionu. Wydaje mi się, że tak powinniśmy zrobić. Oczywiście skończył nam się szybki śledź, więc zwalniemy drugiego, a w trakcie naszej pięknej podróży opowiem wam suchara. Oh yeah, Robin wrócił, od razu sucharami strzela. Tak, stwierdziłem, że kącik sucharów może powrócić, bo był zaiste fajną sprawą. Więc, moi drodzy, dzisiaj takie suchary lżejszego kalibru zaserwujemy. Na przykład, jak się nazywa prezent od Patrycji? Odpadki. I w ogóle, haha, śmieszki, śmieszki. Sucharów, pozwólcie, że tłumaczyć nie będę. W przyspieszonym tempie bagiennego szczura wyklepiemy, 120 ekspas zdobędziemy. No i pierwszy suchar wylądował, mam nadzieję, że jakoś śmiech na liście choć to szedł. O, Chryste Panie, nie, no, God please, no, save'a zrobię. O, ty, fajnie, poszli sobie, zostawcie mnie, bydlaki. Idźcie sobie do tego gościa. Zapomniałem, że my z łuku jesteśmy mega koksami. Oczywiście grałem ostatnio dawno temu, więc pozwólcie, że... Uuu, na strzała ten padł. No i proszę bardzo, jak pięknie, musimy zainwestować w strzały, moi drodzy. Strzały to, jak widzicie, potęga. Potrzebujemy ich jak najwięcej. Właściwie to mam ich 86, więc też nie jest to wcale najmniejsza liczba. F5 zrobimy i lecimy. Fuck yeah, co tu się dzieje? Dzień dobry, panie szczurze. Zastrzelimy sobie tego gadzina, bo on jest pustynnym, więc jest troszeczkę twardszym skurczybykiem. Zbierzemy również trochę mięsa, zrobimy sobie pieczonki. Aligatory widzę na horyzoncie. Okej, chętnie również ustrzelę. Chyba nie powinno być większych problemów. Oczywiście jak podbiegniemy, powinniśmy móc właśnie trafić. Niestety, nasz ziomeczek jeszcze nie jest zbyt super snajperem. Pozwólcie, że podbiegniemy troszeczkę do tego gościa. Na szczęście deska jest po naszej stronie. O Chryste Panie, więcej tych strzał zmarnujmy. No jeszcze dwie, no super, okej. Starczy, oczywiście wiadomo, Robin deska to i deski po naszej stronie, aligatory nie żyją. Możemy ruszać dalej. Ten odcinek, z racji tego, że jest to pierwszy odcinek po mojej długiej przerwie, jak nagrywam, muszę się wygadać. Także wybaczcie mi, jeśli bym miał straszny słowotok. A oczywiście jest ciemno jak cholera, więc pozwólcie, że odpalę jakąś pochodnię. Żeby potem nie było narzekania, że ciemnica i nic nie widać. Wydaje mi się, że już stąd skarb zebraliśmy. Nie wiem do końca, co tam było, ale już tu byliśmy, więc raczej wszystko jest wsio. Ale kolejne odcinki, ponieważ postanowiłem, że fajnie by było, gdyby w odcinkach dużo się działo, będą się pojawiały częściej cięcia na pewno. O nie, przeszedłem przez ten teleport. Tu chyba nie powinniśmy przychodzić, ponieważ jak widzicie, tutaj jest ten jakiś cmentarzysko, nie wiem co to jest. Później chciałbym się tam rozejrzeć, nie chciałbym tam jeszcze wchodzić, ponieważ wydaje mi się, że tam jest coś ważnego i później to jest potrzebne nam. No dobra, nie wiem, chyba tutaj nic ciekawego poza tym już tam cmentarzyskiem. Na pewno się na nie wybierzemy. To oczywiste, bo bardzo mnie tam kusi, żeby wejść, ale aktualnie chyba wolałbym nie kombinować i zostawimy sobie to na później. W takim razie ruszajmy dalej. No i tak jak mówiłem, będą się trochę pojawiały częściej cięcia i odcinki będą nieco krótsze, ponieważ zapraszam w ogóle na moją grupę, tak a propos, ponieważ na grupie właśnie z innymi cwaniaczkami, po ich konsultacją właśnie z nimi, stwierdziłem, że przydadzą się małe zmiany, skoro już planuję wrócić na tubę. Na pewno będzie co nieco się działo, ale oczywiście to wszystko dowiecie się w trakcie. O ile już gdzieś nie powiedziałem o tym. Oczywiście za chwilę zginiemy, więc nie ma co. Chociaż powiem wam, że ta chyba nowa zbroja całkiem nieźle nas tu trzyma przy życiu. Mam nadzieję, że uda mi się zastrzelić szybko te zębacze. Jeszcze jeden ostatni. Pięknie, udało się. Nawet nie musiałem strzelać zbyt wiele. Widzicie, chyba otrzymaliśmy właśnie jakoś niedawno nową zbroję, bo w sumie całkiem dobrze nam poszło wytrzymanie tych wszystkich ciosów. Mamy sporo pieczonego mięsa. Pozwólcie, że je zjem i przy okazji właśnie jeszcze popowiadam. No właśnie tak jak mówię, chciałbym wprowadzić trochę zmian w tych moich odcinkach. Chciałbym, żeby one się stały bardziej takie soczyste, takie, że wiecie, nie ma nudy, nie ma czegoś
słabego, paskudnego, tylko ciągle się coś dzieje, więc na przykład gdybym gdzieś biegł jakoś daleko, gdybym nie miał za bardzo tematu, żeby sobie pogadać, bo wiadomo, teraz biegnę, więc może to się wydawać mało jakieś, nie wiem, super wow, świetne, ale właśnie mam do pogadania, więc skoro mam do pogadania, to taka podróż jest idealnym momentem, żebym mógł to zrobić. Także będą małe zmiany u mnie na kanale. Chciałbym troszeczkę, żeby powiew świeżości wleciał na ten kanał, żeby tak przewietrzyć to, co się tutaj znajduje. I bardzo mi właśnie zależy na tym, żeby troszeczkę rozkręcić tego mojego YouTube'a, żeby się właśnie jak najwięcej działo. Także będą małe zmiany, ale oczywiście takie, żeby i starzy, i nowi widzowie byli zadowoleni z nich. Będę się starał, żeby tak było. No dobrze, więc moi drodzy, biegniemy przez ten dziki kanion. Mamy pełno, jak widzicie, potworów, aligatorów i innych skurczybyków. Ale spokojnie, dajemy radę. Ten łuk bardzo ratuje sytuację. Potrzebujemy więcej strzał. Zdecydowanie więcej strzał. Kamerka, mam nadzieję, że bez lagów większych, gra ładnie się nagrywa. Więc chyba wszystko będzie. Wszystko wskazuje na to, że ten odcinek będzie całkiem spoko. No i dążymy do tego naturalnego mostu, który jest tutaj obok. Cześć, bagienny szczurze. Jakbym cię zastrzelić, bo widzę, że strzelanie z łuku dosłownie jakiś metra czy dwóch nam nie wychodzi w ogóle. Nie wiem, co tu się dzieje. Halo, gościu, ile można strzelać? Boże. Dobrze, ale dzięki temu zebranemu wszystkiemu, tym wszystkim itemom, które zbierzemy z tych stworów, będziemy mogli zakupić sporo strzał, bo oczywiście, no jak widzicie, kruszeją nam zapasy już tylko 47, a jeszcze nie doszedłem nawet do tego mostku. Więc pięknie, ścierwojad tam w ogóle jest, wow, okej. Okay. Myślałem, że ścierwoja taki zwyczajny tutaj? No spoko, zawsze myślałem, że preriówki biegają po Jarkendarze tak masowo, a nie, że zwyczajne ścierwojatki. No ale okej, biegniemy. Fajnie by było móc właśnie zrobić to zadanie. Czy ja mam jakieś w ogóle coś, co mogłoby być skarbem? Mam jakieś srebrne puchary, naczynia, ale coś, co by mogło być skarbem, tak ciężko bym powiedział. Nie wiem, możliwe, że muszę udać się na ten cmentarz, który tam jest. Jeśli będzie rzeczywiście trzeba się udać na cmentarz, no to wtedy tam pójdziemy i zobaczymy, co się znajduje. A tymczasem przejdźmy sobie przez ten most. Ja ostatnio chyba już na tym moście byłem, bo tam zdobyliśmy ten łuk chyba, który nawet aktualnie noszę na plecach. I jak tam z punktami, mam 0 niestety punktów nauki, więc niczego ciekawego się jeszcze nie nauczymy. Ale no, ładujemy w zręczność, ładujemy w broń chyba właśnie, nie, w łuki typowo na razie ładujemy, bo łuki są bardzo mocne, bardzo dobre. Okej, pełno jaszczurów, rozmnożyły się niestety pod małą nieobecność. Fajnie, bo aż 120 ekspa za jaszczura. Fajnie, jakby troszeczkę więcej damage'a nie wchodziło, wtedy byśmy trochę łatwiej mieli z życiem naszym. Dobra, tam jeszcze cały, kurde, gadzina. No, gościu, dawaj, umieraj. O, piękny strzał, dwa strzały leży. Wykorzystajmy może jakieś trochę mięsa, najedzmy się znowu, spoko. Pozbędę się tego mięsa, bo ono później nam się w ogóle nie przyda, wiadomo. Im dalej w grę, tym więcej punktów życia, tym ciężej się leczyć takimi wartościami, jak na przykład 12 punktów trafień, no wiecie. Trzeba sporo tego zjeść. Chyba powinniśmy właśnie móc coś wyciągnąć z tych jaszczurów, więc na pewno to zrobimy. Po to się uczyłem tego zbierania, żeby móc zbierać. Także masowo zbieramy i sprawdzamy. Dobra, wchodzimy do jaskini, przygotowani. F5 zrobimy i sprawdzimy, co się kryje w tej jaskini. Yeah. Dzień dobry. Wydaje mi się, że ja już gdzieś tutaj się kręciłem, ale w sumie warto sprawdzić, chociażby dla doświadczenia. Proszę bardzo, skała krystaliczna, jest już coś. Na początek mamy tutaj szczury pustynne, one są troszeczkę wkurzające mimo wszystko. Znaczy fajny exp z nich jest, to fakt. Jednak 100 expa, a bierzemy je na strzała i kolejny poziom dzięki temu mieliśmy. Także już było warto dzisiaj sobie pójść na tą pustynię i zaekspić. Pod moją nieobecność, jak widzicie, pełno tego się wykluło dziadostwa. Cholerne bydlaki wszędzie wkoło się rozpełzły. Także musimy sobie z tym poradzić. Ja chyba tutaj, gdy ostatnio tutaj byłem, stwierdziłem, że chyba się cofam, bo byłem troszeczkę za słaby na to miejsce. A jak widzicie teraz, dzięki mojemu super łukowi, no i moim strzałom oczywiście, których coraz mniej, dajemy radę. Będzie problem, jeśli mi się te strzały teraz skończą, jakoś niedługo, bo ile mi tam 24 tylko strzały, och cholera. No to niedobrze bardzo. Musimy uważać, bo jednak ta ilość nie jest wcale duża, ale przeciwników pełno. Może pełzacz? W sumie pełzacze, kurde, jakbym wyciągnął... Pełzacze wcale nie są takie trudne. Jakbym wyciągnął pojedynczego pełzacza, powinienem dać radę pokonać go bronią białą i zaoszczędzić trochę strzał, bo jednak na takiego pełzacza mogłoby zejść. Więc wyciągnijmy sobie gadzinę. Przydałoby się go do jakiejś ściany przy... O, właśnie, chociażby do takiej ściany przy... przybić. Dobra, lecimy z gościem. W ten oczywiście taki śmieszny sposób będziemy bić. O wiele szybciej jest, tak?
Deanulujemy cios krokiem w bok. Dzięki czemu widzicie, bez straty HP prawie udało mi się pokonać tego pełzacza. Z niego nic nie ma niestety. To jest minus tych pełzaczy. Więc skoro nic z nich nie ma, to bronią białą pokonanie będzie spoko. Bo chociaż nie stracimy strzał i w zamian... No nic nie stracimy, nic nie zyskamy. W ten sposób bardziej myślę. Dobra, ale kurczę, ta nasza nowa zbroja strasznie dobrze nas chroni. Jednak piracka zbroja to jest coś, nie? Dobra, teraz już tutaj lewo, prawo. Trochę do przodu i pokonany. Ty pełzacze wredny, no dlaczego nic ich nie ma? Żadnej płytki nawet najmniejszej, no niech tu szlak. Okej, tam były jeszcze szczury. Szczury w sumie można pójść zastrzelić. A później obkupimy się w strzały. Mam nadzieję, że jest jakiś, że Garrett tam przechowa trochę tych strzał. O, tam widzę wojownika pełzacza. To jest niedobrze, bardzo niedobrze. Bo te bydlaki są twarde mimo wszystko. Okej, szczurna strzała schodzi i to mi się podoba. Bardzo ładnie, one w ogóle mi nawet damage nie zadały, to było proste. No i tak jak mówiłem, mam dzisiaj słowotok, oczywiście kurde słonko świeci prosto, zaraz będzie we mnie świeciło. Okej, zwój, tego nie mieliśmy. No i niestety, tak jak mówię, będę, mój pokój, moje studio tu się przebudowywuje aktualnie, także musicie mi wybaczyć. I dzisiaj może być troszeczkę jeszcze tak na dziko nagrywanie. No i właśnie mój słowotok, muszę się wygadać, długo nie gadałem, no i oczywiście muszę to zrobić. Lewo, prawo, prawo, lewo. Ach, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, świetnie. Bez straty wytrychu otworzyliśmy kufer, a w nim znaleźliśmy sporo złota i nawet jakąś miksturę. I tam chyba widzę tych bandytów, którymi miałem się zająć, więc szybko się wyleczymy. Zrobię jakiś porządny zapis, bo cały czas to F5 klikam, więc jakiś saving się na pewno przyda i lecimy. Tak, w ogóle mam bardzo duże plany co do mojego pokoju, będzie się działo. Jutro jadę do Ikei, będę szukał właśnie jakichś różnych rzeczy, które będą mi potrzebne do tego. Czy oni mnie zaatakują? Tak, zgaduję. Nie, jeszcze mnie nie zaatakowali. Ciekawe. Stój! Czego tu szukasz? Przychodzę od piratów, nic, szukam drogi do wnętrza wyspy. Chciałem wam paskudnym bandytom uświadomić, że słońce nie będzie coś. Coś tam nie powinno cię to interesować. Okej, nic, szukam drogi do wnętrza wyspy. Zobaczymy. Haha, nie jesteś jedynym, ale wierz mi, przez tę jaskinię nie prowadzi żadna droga do wnętrza. Okej, jak kim jesteś w ogóle? Nazywam się Malte. Powinienem teraz siedzieć w kopalni i napełnić swoje kieszenie złotem. Ale nie, oczywiście Torus musiał mnie sobie upatrzeć i zlecić mi te cholerne zadanie specjalne. No dobra, co tu robicie? Ach, sam się o to pytam. Przybyliśmy z obozu bandytów z dalszej części wyspy. Nasz nowy dowódca Torus miał wspaniały pomysł, że moglibyśmy znowu robić interesy z piratami po tym, jak Krug jest martwy. A wypaliło? Ha, chyba byśmy tu nie siedzieli. Greg nie chce mieć z nami nic więcej do czynienia. Wprawdzie pozwolił nam odejść, ale skorzystał także z tego, że ci przeklęci mojej wody zawalili przejście. Okej, macie problem. Co? Co to ma znaczyć? Coś ty? Okej, nie, ale Henry, w ogóle kradzież. Czekajcie, spróbuję przeprowadzić kradzież, choć wątpię, żeby ryzykowna kradzież się udała. Ram pam pam, tak jak myślałem, F9, proszę. Nie pykło. No cóż, jeszcze raz Maltę. Okej, nie, ale Henry chce się was pozbyć. O cholera, typ przez cały czas naszego ostatniego pobudu patrzył na nas krzywo, ale w walce przeciwko jego działowi sami nie damy rady. Okej, grupa, do której chcę należeć, ma się was pozbyć. Wiecie co, czekajcie, dajcie mi chwilkę. Chciałbym zagadać jeszcze do pozostałych tutaj bandytów. Ten w ogóle, lewitujący bandyta. O Jezu, siedzi w powietrzu. Kurde, co to za goście. Dość ryzykowna kradzież. Przed chwilą mi nie pykło. Oczywiście moglibyśmy próbować, ale... Ale no nie wiem, no kurczę, ciężko sprawa. Fajnie, bo bym miał 3 mieszki ze złotem. Możemy spróbować jeszcze raz. O, udało się, to ciekawe. Super sprawa, dużo złota. I doświadczenia w sumie też. No tu się niestety nie udało. Także jednego udało się okraść. Pozostałych dwóch okradniemy może później, jeśli będzie się dało. Okej, chłopaki tak w sumie to siedzą tutaj tylko po to, żeby albo mi spuścić w pierdy, albo po prostu być. Więc tylko Malte jest osobą, z którą możemy pogadać. Grupa, do której chcę należeć. Henry chce jako dowód waszej śmierci. Chwila, jeszcze raz, zobaczymy. Grupa, do której chcę należeć, musi się was pozbyć. Aha, i co? Zaatakują mnie? Tak myślałem. Może być ciężko z nimi. Cwaniaki są... Jak się przybliżam, to słonko mi świeci, także będę musiał się trochę tak wykrzywić. Henry chce waszych głów na dowód... Henry chce jako dowód waszej śmierci głowę. Zobaczymy, co wymyśli nasz bandyta odnośnie tego.
Wiesz co, po tym dam ci spokój, wtedy ja będę uspokojony. Po tym da ci spokój, wtedy ja będę uspokojony. Co masz na myśli? Zaraz zobaczysz. Coś zgaduję, że... Swojego gościa biją! Co za łby! Czekajcie, wiecie co, pomógłbym im, bo za friko doświadczenie tutaj... O, cholera. Dobra, może olejmy sprawę. Nie wiem ile w sumie za bandytę, różne... Aha, głowa lasa w ogóle, nie? Masz tu swoją głowę, a teraz znikaj! O cholera, co za goście, co za wredne bandy... No nie, swojego ziomka zabili. No fucking way w ogóle, nie? Co za łby... Dobra, przeboleję tą ilość expa, która była pewnie i tak mierna. Ale co za goście, w ogóle swojego typka zabili? Specjalnie, żeby mieć spokój, żeby nikt nie ganiał. No po prostu nie wierzę. No ale okej, skoro tak uczynili, to mi to do niczego w sumie. Znaczy ja nic do tego nie mam i tak dalej. Idźmy dalej tą drogą. Nie chciałbym wpakować się na większą ilość pełzaczów wojowników, dlatego pozwólcie, że wyciągnę ich sobie pojedynczo. Oczywiście może być ciężko w zastrzeleniu tego gnoja. Okej, ładny damage, ale w sumie z tego co widzę... Tamten dostał w ogóle jakimś cudem. Nie chciałbym zabić tego Malta, czemu tam. Szkoda, że mi zabrał expa. A wiecie co? Przy okazji tak w ogóle. O cholera, on jest całkiem silny. Sorry gościu. Nie chciałem tak, żeby wyszło, ale w sumie... Nie, on nie ma łuku nawet. Nie wiem dlaczego próbuję w ogóle. Ale... No, to było słabe przedstawienie, coś mi się wydaje. Można by było go w sumie spróbować pokonać. Bo on może coś mieć przy sobie. Ale widzicie, bez problemu. O, zabiłem go w ogóle. Ajajaj, nie chciałem tego robić. No nie miałem nic szczególnego, wiecie co, wczytam się. Nie ma sensu ich zabijać, zwłaszcza, że chyba mogę jeszcze ich okraść. Chciałem po prostu tych pełzaczy wojowników wyciągnąć troszeczkę, ale no, ci goście tutaj się napalają za bardzo. Spróbujemy w ten sposób. Okej, ten jeden się zbaksował chyba troszeczkę, no to nie najgorzej. Okej, już się odbagował. O cholera, ale mały damage wszedł. No jednak trzeba walnąć z tego łuku, żeby ładnie poszło. Tamten już skinął w ogóle pełzacz. Świetnie, tylko szkoda, że ten mnie strasznie mocno bije. Gościu, bo mi się strzały prędzej skończą niż ty zastrzelisz tego wrednego pełzacza. Strasznie dużo poszło mi na te pełzacze. Nie podoba mi się to. Dobra, tutaj jeszcze jeden. Mam nadzieję, że mam jeszcze trochę tych strzał. Kurczę, sporo tych pełzaczy wojowników. No zobaczcie, normalnie na 3 strzały bym mógł ściągnąć tych pełzaczy. A tak tamtego chyba z 10 musiałem wywalić. Cholerne pełzacze. Kurde głowo. O, na 2 strzały w ogóle, co to jest? Świetnie, ale strzał mam tylko 4. Jak wrócimy do obozu, koniecznie musimy się uzbroić w strzały. O i tak, łuk to jest coś, co zdecydowanie poprawia tutaj nasze osiągi. Uch, Facebooki już się odpalają. Oczywiście cały czas, gdy byłem nieobecny, opaskę nosiłem na ręce i ciągle mi obwibrowała i ciągle dawała znać, że cwaniaki czekają na nowy odcinek. Oj, powiem wam, że ciężko było, ale na szczęście teraz już nagrywam dalej. Podoba mi się to. Kurczę, tak się wygadać, to powiem wam, że dobra sprawa. No i rzućmy okiem, czy coś jeszcze tutaj ciekawego znajdziemy. Tu widzę, że ściana jest zawalona. Mięso kopacza. Chętnie pobiorę, chociaż w sumie ich nie potrzebuję, ale jakbyśmy mieli chwilę, to możemy się zawsze nimi podleczyć. No i mamy głowę jednego z bandytów. Tu jest zawalone wejście, więc raczej przez nie nie przejdziemy. Więc chyba jesteśmy niestety odcięci od w ogóle reszty Jarkendaru. Tylko tutaj, ale w sumie. Słonko, proszę przestać. Muszę chyba kupić jeszcze jakieś firanki albo nie wiem, cokolwiek. Tylko problem w tym, że mam trójkątne okno. Także zainstalowanie czegoś na trójkątne okno raczej może być kiepskie. Ale będę musiał coś wymyślić, bo jeśli będę chciał nagrywać popołudniami, gdy to słońce prosto tutaj wali przez to okno, może być mały problem. Niestety, nie pomyślałem. Okej, F5. I spróbujmy. Lewo, prawo, prawo, lewo. Och, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. I taka sama skrzynia jak poprzednia. Runa mocy, 115. Uhu, i dużo strzał. I całkiem fajny kufer to był. Trzeba przyznać, że warto było się tu przejść. Chociażby właśnie dla tej skrzyni. No ale tak, będę musiał coś pomyśleć. Ale z drugiej strony okno jest fajnym źródłem naturalnego światła, więc doświetlać się bym nie musiał bardzo. Na przykład lampką, tylko właśnie okno by było same w sobie dobrym doświetleniem. No ale niestety, no jak tak słonko wali prosto we mnie, to widzicie, że nie widać mnie wcale na przykład. No i w ogóle kamerkę chyba będę musiał kiedyś wymienić, bo ta niestety trochę słabo nie daje rady, a jednak jakbym chciał powalczyć o lepszą jakość moich nagrań, to dobra kamerka na pewno zrobiłaby robotę. No ale że pracuję i pieniążki jakieś tam dostaję, to wiecie, będę mógł zawsze zainwestować jakąś część, żeby właśnie trochę polepszyć tutaj jakość nagrywanych materiałów. No ale moi drodzy, wydaje mi się, że to by było na tyle. Nasza podróż do kanionu chyba w tym momencie
się zakończyła. Sprawdziliśmy w pierwszą jaskinię, czy był tam skarb. No, jest tam ta jaskinia, która wygląda jak cmentarzysko orków z Gothica 1, więc nie wiem, czy szukać tam powinienem skarbu. No i sprawdziliśmy oczywiście tutaj tą grupkę bandytów. Także, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Jeszcze możemy skoczyć oczywiście sobie do obozowiska. Możemy na przykład pójść spać, żeby wyleczyć rany, które gdzieś tam niestety nam się przytrafiły. Aha! Super, cudownie, wspaniale. O Boże, jak ja to kocham. Mam nadzieję, że się zapisałem. Ok, przed kuferkiem chyba, więc lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Weźmy, co tutaj jest. Runa mocy. Powiem wam, że ten miecz mógłby być całkiem niezły. Z racji tego, że nie rozdawałem... Chociaż kurczę, ja już dałem zręczność, więc raczej osiągnięcie 100 iluś siły będzie ciężkie. Dobrze, tu chyba już i tak nic nie mamy. Niestety trzeba bardzo uważać tam przy zejściu, jak widzicie, tym pirackim. Bo niestety można zginąć w łatwy sposób, jak przed chwilą to zrobiłem. Wiecie, mały gdzieś odskok, nie tak poleci nasz ziomeczek i jest nędka i koniec. Dobra, wywalamy stąd, lecimy od razu, nie ma co tam nawet biec dalej chyba. Pójdziemy szybko lulu i w sumie zaczniemy kolejny piękny dzień, bo chyba... Nie, 19, to pójdziemy spać akurat do rana i kolejny piękny dzień przywitamy w kolejnym pięknym odcinku, mam nadzieję. Kurczę, to słonko, powiem wam, że muszę za chwilę wymyślić coś, żeby tak nie waliło. No ale dobrze, do rana się przespaliśmy, po porządnym śnie oczywiście czujemy się wypoczęci. No i w tym momencie chciałbym wam podziękować za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że bawiliście się przy nim dobrze i miło. Mam nadzieję, że będziecie śledzić dalej tą serię i zobaczymy, co przyniesie nam nasze pirackie życie. Tymczasem chciałbym podziękować wam za wszystkie łapki, za komentarze i w ogóle za to, że jesteście. Bo po takiej długiej przerwie myślę, że parę osób mogło już uciec gdzieś i zrezygnować z oglądania moich odcinków. Ale mam nadzieję, że jeszcze są osoby, które chętnie będą śledziły to, co się tu dzieje. Ja za chwilę będę kombinował z tym słonkiem, żeby tak nie dawało czadu i żebym mógł ładnie nagrywać dalej odcinki. I jeszcze suchar na koniec, bo w sumie drugi też mam taki dziwny trochę sucharek, ale jaki jest najważniejszy most w Wielkiej Brytanii? Most important. Znaczy się most important, most important. Tak, English motherfucker, do you speak it? Z angielskim poradzimy sobie może w kolejnym odcinku, a w tym już wam podziękuję. Do zobaczenia, cześć, pa, pa.